Rok 2023 przedstawia się niestety w gorszych barwach niż rok 2022 pod względem ekonomicznym. Mamy tutaj coraz więcej niepewności, jak najbliższe miesiące, te miesiące zimowe, wpłyną na gospodarkę Polski, ale także innych krajów, ponieważ głównie Europa ze względu na jej poprzednie uzależnienie od surowców energetycznych z Rosji jest w gorszej pozycji niż chociażby Stany Zjednoczone czy wiele innych gospodarek rozwijających się. W 2023 roku nasza prognoza zakłada wzrost gospodarczy Polski na poziomie 1%, czyli patrząc na poprzednie lata, bardzo słabe tempo. Oczekujemy, że czwarty kwartał 2022, pierwszy kwartał 2023, a także bardzo możliwe, że drugi kwartał 2023, to będą takie okresy, kiedy możliwa jest techniczna recesja w Polsce, czyli przynajmniej dwa kwartały z ujemną dynamiką aktywności gospodarczej. Pamiętajmy, że kryzys energetyczny to nie tylko ta zima, która jest obecnie. Do kryzysu energetycznego Europa w miarę przygotowała się, jeżeli chodzi o tą zimę, zwłaszcza jeżeli chodzi o import gazu z innych kierunków niż Rosja. Natomiast po zimie także będziemy potrzebowali gazu, surowców energetycznych. Wiele firm uzależnionych, ich produkcja jest uzależniona właśnie od gazu, nie tylko dostępności, ale także cen gazu. Zobaczymy, sprawdzimy, jakie będą poziomy zapasów właśnie po zimie, jak będzie to ciężka zima i w jak dużym stopniu te zapasy zostaną wykorzystane. I to nie tylko ten okres wiosny, lata w 2023 roku, ale kolejna zima 2023 na 2024. Naszym zdaniem to właśnie będzie okres, kiedy powiemy sprawdzam, jeżeli chodzi o kryzys energetyczny, ponieważ no niestety, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ona jest zmieniana. Polska nawet wcześniej już się przygotowywała do mniejszej zależności od Rosji, ale patrząc na całą Europę, możemy tutaj mówić, że to jeszcze jednak ta zmiana infrastruktury zajmie trochę czasu i w związku z tym mamy dosyć dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi właśnie o kolejną zimę 2023-2024. Celowo wspomniałem o łącznie Europie, ponieważ pamiętajmy, że polska gospodarka nie tylko zależna jest od popytu wewnętrznego, ale także od tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Otwarci, jeżeli chodzi o naszą wymianę handlową, nasz eksport z roku na rok rośnie, ale także wiele polskich firm jest zaangażowane w tak zwane globalne łańcuchy produkcyjne i pogorszenie koniunktury światowej od razu jest zauważalne właśnie w tychże firmach. Nasza obecna prognoza zakłada, że gospodarka niemiecka będzie w recesji w 2023 roku, nie tak głębokiej, sięgającej 0,2%. Inne gospodarki, jak chociażby Włochy, także będą w recesji, ale to jest wszystko balansowanie na takim dosyć niskim poziomie, nawet jeżeli będą to dodatnie dynamika wzrostu, jak chociażby w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to będzie to bardzo mizerna dynamika i recesja jest możliwa, a co więcej, nadal jest dosyć dużo czynników niepewności, które mogą spowodować, że pogorszenie aktywności gospodarczej będzie jeszcze głębsze. Tym samym w obliczu wielu wyzwań, przed jakimi stoi gospodarka, jak także przedsiębiorstwa w Polsce, oczekujemy, że liczba niewypłacalności przedsiębiorstw będzie rosła. Ona już rosła w 2022 roku, ale widzimy, że wraz z pogorszeniem właśnie sytuacji makro, ale także mikroekonomicznej, będziemy odnotowywali niestety rosnącą liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce.